Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Detail i Fast Polish. Produkt do szybkiej akcji. U mnie już jeden produkt z tej firmy się pojawił, też był super, fajnie przyciemniał, maskował mistrzostwo. Taki typowy produkt do osuszania. Standardowa propozycja się pojawi. Do obejrzenia tego filmu serdecznie zapraszam. Co do tego produktu? Od razu powiem, zajebisty. Pod każdym względem. Ja nie widzę minusów tego produktu tak naprawdę. Zacznę od zapachu. Bananowy. Obłęd. No kozak, po prostu kozak. Teraz tak, co do produktu. Wydajność. Kosmos. Połysk. Kosmos. Szklisty. Zarzucisz drugi raz,
podbija, za trzecim razem już nie. Przyciemnienie jest. Tak naprawdę, powiem ci szczerze, nie widzę minusów. Do tego dostałem, o momencik, jeszcze mikrofibrę od Detail. Gdzie ja ją mam? A tutaj został mi tylko woreczek. Taką mikrofibrę, która jest fantastyczna. Ja nazwałem ją królewna. No taka mięciusieńka, taka miluchna. Dawno nie miałem tak przyjemnej mikrofibry, ale wracając do produktu. Jaram się nim pod każdym względem. Dlaczego? Dlatego, że chyba na chwilę obecną z tych wszystkich szybkich wyjadaczy dla mnie to jest numer jeden. Film miał powstać, powiem ci szczerze, gdzieś w wakacje, po wakacjach, ale nie, musiałem go wrzucić. Obłędny produkt. Co lepsze, na aucie mam tak, powłoki dwie, SSW świeże, dzisiaj też kładziono razem z tymi produktami, żeby porównać, bliźniak SSW, żeby mieć porównanie, wosk i ten produkt na trzech elementach. Tak, auto to jest taki jeżdżący tester. Zarzucałem go na zderzak i żona przechodząc mówi, rozjaśniło zderzak. Mówię, kurczę, o co jej chodzi, co rozjaśniło, tak patrzę. Czyli co? Połysk. Pojawił się mega połysk, szklistość. I tak kładę później na błotnik ten produkt i sobie myślę, kurde, albo się nakręcam, fantastycznie, mówię, kurczę, do połysk jest, ale wołam żonę. Położyłem właśnie ten pierwszy podejście na drzwi. Poprosiłem żonę, żeby spojrzała i żeby mi powiedziała, na tej stronie, na której aplikowałem, leży powłoka, wosk, leży liquid od Stop 99 i ten produkt. I do żony mówię, stań sobie, obejrzyj i powiedz mi, gdzie go kładę, który panel ci się najbardziej podoba. Słuchajcie, wybrała ten. Mówi, ten chyba jakbyś przed chwilą kładł, najbardziej się błyszczał. Naprawdę produkt, moim zdaniem, bomba. Ale połysk jest, przyciemnienie jest, aplikacja banalna. Nie za bardzo lubi wodę, ale też nie ma problemu. Też nie ma problemu. Ale zobaczcie, na co ten produkt, zobacz w sumie, na co ten produkt jest nastawiony. Dokładnie. Na taflowanie. Tu nie oświadczysz kropelek. Odpowiednia ilość wody i woda zjeżdża. No po prostu bomba. Naprawdę, jaram się tym produktem. Zapach. Do tego jeszcze masz taflowanie. Nie stoją ci krople po deszczu, jak jest duży, solidny deszcz. Wiadomo, że znaczy, krople zostają gdzie niegdzie, bardzo niekształtne, ale masz naprawdę przy tym produkcie niewiele do osuszania. Coś niebywałego. Tak go powiem ci szczerze, wziąłem go sobie, mówię, a kliknę. Mówię, tamten produkt był fajny, ten pierwszy co testowałem. Mówię, zobaczę ten, zobaczymy co z tym, mówię, wyjdzie. I powiem ci szczerze, jak już pierwsza aplikacja, w ogóle atomizer bomba. Przy tych butelkach Detail, jeżeli chodzi o atomizery, piękna sprawa. Zero-jedynkowy, klik, klik. Nie ma tak jak przy niektórych produktach, że odwracasz, to masz na mgłę albo na ciągły, jakiś taki na niteczkę, bzdura. Tu masz klik, klik, bezproblemowy atomizer. Ogólnie mam kilka produktów, filmy czekają, tam niestety nie będę, albo stety się wypowiadał i filmy już dawno zrobione czekają w tamtym roku, dokładnie kupiłem. I w tym roku do mnie zadzwonił, nie wiem, firma, Chemopak. Skontaktowali się ze mną, czy bym nie chciał, napisałem co mam. I mi wysłali. I bardzo się cieszę. Nawet nie znam ceny tego produktu, powiem ci szczerze. Nie patrzyłem, ale znając markę Detail nie będzie tanio. Ale produkt jest mega. Z mojej strony pytanie, czy warto go mieć. PH8 tu nawet napisali, proszę. Warto. Naprawdę. Może inaczej ugryzę. Do tej pory takim fajnym mistrzem, który był szybki, fajne szkiełko, bez... Takie minimalne przyciemnienie i mega krople był CC Watergold. W tym momencie ten sprzęt. Z tego względu, że ma zapach, fajnie zjeżdża woda i powiem ci szczerze, obok mam
zarzuciłem ten produkt i obok był SSW. Miazga. W ogóle uderzenie jest to niebo lepsze, ale jeżeli chodzi o zjazd wody, tutaj ewidentnie zjeżdża taplą, a po SSW wiadomo, kropla przy kropli, mnóstwo osuszania, tu tego problemu nie ma. Dobra, podjarałem się i to mnie cieszy, że się podjarałem. Właśnie, to jest produkt, który daje przyjemność i człowiek się jara danym produktem. Ten u mnie bynajmniej, dla mnie, do takich właśnie należy. Ja od siebie z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt. Naprawdę rewelacja. Połysk, przyciemnienie, śliskość obłędna. Śliskość też ma kosmiczną. Naprawdę coś niebywałego. Jestem bardzo mile zaskoczony tym produktem. No dobra, z mojej strony to już wszystko. Osobiście polecam ten produkt. Na chwilę obecną mój numer jeden, jeżeli chodzi o szybką akcję. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!